Hej, ja jestem Sarge i zapraszam was do oglądania drugiego odcinka serii Zagrajmy w Final Fantasy VII Remake. Ruszamy dalej z Barrettem, żeby wysadzić reaktor Shinry w mieście Midgar. Pozostaje nam udać się tutaj na dół, jak rozumiem. Już Jesse czeka. Look what we have here. A laser security system. Great. Those things will hurt more than your pride if you're careless. They'll cut you down to size and then some. But I'm guessing you've done this kind of thing before. Yeah. Figure out the timing of the lasers. Then, make a move when they cycle off. Exactly. I'll go first. Nothing like a little danger to get the blood pumping. Hey! Just keep those baby blues of yours on me! Okej, czyli nie wyłączymy tych laserów, a po prostu przebiegniemy w odpowiednim czasie. Jest informacja, że możemy przyspieszać, przytrzymując R1, ewentualnie wcisnąć lewą gałkę analogową. I też wtedy jest szybki bieg. No to zobaczymy w takim razie, jak to wygląda. No dobra, nie było to nic trudnego. Po prostu przebiegamy w odpowiednim momencie, jeszcze przyspieszając dodatkowo. You're doing good, soldier. Uzupełniliśmy sobie manę, przy okazji dostaliśmy kolejne potionki. Okay, let's see what's up next. And it's more of the same. Come on then. To jeszcze nie wszystko, teraz trochę inaczej te lasery działają. Kilka razy się odpalają, aż do zgaśnięcia. To tutaj też spróbujemy. A dobra, już teraz rozumiem. Za wcześnie spróbowałem. A tu aż 4 razy, dobra. Za każdym razem, w każdym wypadku trochę inaczej to działa. Kurczę, za bardzo się spieszę. Za bardzo się spieszę, ale to dlatego, że przy każdym rzeczywiście laserze troszkę inaczej się to odpalało. No ale przeszliśmy. Chyba, że będą jeszcze kolejne. Look. They don't call those things sweepers for nothing. They can wipe out a whole squad in seconds. Not if you wipe the floor with them first. No, zobaczmy, nowy przeciwnik w takim razie. Ha! We can take this hunk of junk! That hunk of junk is a heavy weapons platform. If we rush in, we die. Is that right? Need to hit it with magic. That should give us an opening. No właśnie, magią go zaatakować, tylko że niekoniecznie. Kurczę, na razie to bym się przełączył na Barretta w takim razie. U niego sobie to podładować. I teraz weźmy w takim razie magia. O właśnie, bo wcześniej przejrzałem sobie umiejętności Barretta. On ma między innymi elektryczność. I to jest dobra magia na przeciwników mechanicznych. Tutaj nawet jest informacja. Na temat też tego paska, o którym wam mówiłem w pierwszym już odcinku, że możemy odpowiednimi atakami sprawić, że wróg jest bardziej podatny na ataki. Więc ja to tutaj postaram się rzeczywiście wykorzystać. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Już możemy zresztą z powrotem przyłączyć. So we knock it down again. No time to complain. Gotcha. Here it comes. Okej, znowu się udało. No i tutaj też informacja, że wtedy jak ten pasek na dole zapełnimy, to wtedy zadajemy większe obrażenia. Używanie unikalnych umiejętności na takich przeciwnikach szybciej regeneruje nasz pasek ATB. Now's our chance. Go. No need to tell me twice. I'm gonna enjoy this. Yeah. Dobra. See ya. I to na tyle. What are you? 20 something? First. Huh? Soldier first class. Doesn't go into the 20s. The hell you talking about?
I mean your age, not your goddamn rank. Though for all I know, a soldier's rank could be the same as his age. Mm-hmm. Guess that make you a one-year-old, huh? Live and learn! Okej. Doszło do małego nieporozumienia pomiędzy Cloudem a Barrettem. Barrett się zapytał o wiek Clouda, że pewnie ma coś po 20 w tym momencie, jeśli chodzi o jego wiek. A tymczasem Cloud zrozumiał to w ten sposób, jaką rangę miał wcześniej w tej organizacji Soldier, czyli po prostu żołnierz. Tutaj jeszcze właśnie chciałem wam pokazać jedną rzecz, bo wypatrzyłem sobie, że mamy również pod różnymi skrótami kolejne umiejętności, dlatego można to sobie szybciej wykorzystywać, jeśli to zapamiętamy. Osobna sprawa to właśnie te czary. Na przykład Barrett potrafi też leczyć, więc to też jest dobra rzecz, żeby nie wykorzystać potionków. Aczkolwiek mamy ich dużo, więc też nie trzeba jakoś bardzo się o to martwić. Z takich kolejnych rzeczy mamy tutaj jeszcze parę. Są też samouczki, no ale teraz nie będziemy się w to zagłębiać. Dobra, możemy ruszać. Jesse niech prowadzi. Nie ma tutaj niczego, żadnej skrzyni, chyba nie. That's our target, the reactor core. Gotta set the bomb at the bottom. Let's get down there. No właśnie, tam na dole mamy podłożyć bombę. To już docieramy też do tego charakterystycznego miejsca z klasycznej wersji. Tak jak tam schodziliśmy po drabinie, tak samo jest i tutaj. God damn! I can practically taste tomorrow with you. Hurry it up! Praktycznie czujesz energię Mako, co ty nie powiesz? My heart's pounding like a jackhammer. Scared, huh? More like excited. I've been dreaming about this for years. Tutaj też ogólnie oczywiście inspiracje są takie jak najbardziej oczywiste, ale układ tego wszystkiego wygląda inaczej niż w klasyku. Heads up, boys. The end's in sight. I leave the rest in your capable hands. Good luck. No dobrze, czyli Jesse będzie na nas czekać. Aww, you're choosing me over the reactor? That's sweet, but I'll wait my turn. Go blow her mind. Dobra, jeszcze tutaj zerknę. Not that way. Down the ladder, dummy. O, nazwała mnie głuptaskiem. Go on, shoo! Dobra, myślałem, że tam jeszcze się rozejrzę, bo widziałem kolejną drabinę, ale jednak nie możemy tam pójść. A szkoda, bo liczyłem, że coś tam może jeszcze znajdziemy. W takim razie schodzimy tutaj, przyspieszyć można trochę. I są przeciwnicy. It's their job. Brace yourself. Nie trafiłem, kurde, muszę też być blisko, żeby zaatakować. Nawet jeśli wykorzystujemy specjalne ciosy. Jeszcze jeden, nie, już załatwiony. Na bieżąco po prawej stronie też dostajemy oczywiście informacje na temat tego, ile punktów doświadczenia zgarniamy. A także ile pieniędzy dostajemy. Pieniądze tutaj występują pod nazwą Gil. To też tak dla wyjaśnienia. You think if we fell in, we'd sink right down to the bottom, to the planet's core? No, the pump would suck us back up. How comforting. Kurczę, ale nawet tej muzyki się też z przyjemnością słucha, bo ona oczywiście jest na podstawie tego, co mieliśmy w pierwotnej wersji, tylko że tutaj... Ojejku, i ten Barrett, który zanucił muzyczkę. O, ja cię kręcę. Zanucił muzyczkę, która się odpalała po każdej wygranej bitwie w Final Fantasy VII. I zresztą nie tylko w siódemce.
A tutaj, jako że mamy walki w czasie rzeczywistym, to tej muzyczki odpalanej w sumie nie ma. To mały easter egg dla fanów w takim razie. Yeah, let's do this! Let's do this! Tak jest, zróbmy to zdecydowanie, ale tutaj też to inaczej wygląda. Na przykład w pierwotnej wersji nie mieliśmy tej wody, nie byliśmy aż tak nisko przede wszystkim. Dobra, w takim razie czas podłożyć bombę, żeby wyrazić swój sprzeciw korporacji Shinra. All right. Let's see if little Stamp really can bite the hand that feeds. Go on. Do the honors. Prove to me you're the man Tifa says you are. That you're one of us. Never said I was. I'm just here for the paycheck. Then do the damn job! Nie wspomniałem wcześniej, że Cloud dołączył tak tymczasowo trochę do tej organizacji, do ruchu oporu Avalanche, żeby właśnie tę robotę wykonać. Nie zamierza zostawać dłużej. No, zaczyna się coś z naszym bohaterem dziać. What's wrong? I'm fine. What about the timer? Your call, Merc. Co i z naszym bohaterem zaczyna się dziać, no ale oczywiście nie będę tutaj niczego przedwcześnie zdradzał. Kto grał w klasyka, ten wie. Tymczasem mamy do wyboru. O, to ciekawe. W pierwotnej wersji pamiętam, że mieliśmy bodajże 10 minut na ucieczkę później. A tutaj wybieramy albo 20, albo 30 minut. Ciekawe, czy to ma jakieś znaczenie poza faktem, że mamy mniej lub więcej czasu. Spróbuję może 20. Jestem ciekaw, czy jakaś nagroda za to nas spotka, że w krótszym czasie się uwiniemy. Pretty cocky, ain't you? You double crossing! Heads up. What in the hell? Hey, how the hell do we fight this thing? It's got reinforced armor plating, but the internals can be overloaded. Lightning magic. Huh. No other option, huh? No ale właśnie, przełączamy się na Barretta, dlatego że w przypadku tego przeciwnika jest to pierwszy boss tak naprawdę. Damn it. On też występował właśnie w klasyku. No tutaj ta walka siłą rzeczy musi wyglądać trochę inaczej. Jego słabością, tak jak właściwie każdego innego mechanicznego przeciwnika, jest elektryczność. Więc Thunder. Proszę bardzo. Keep it up. Od razu powaliliśmy go. Cloudowi też nakazać, kurczę, co nieco zrobić. Niech będzie to. Dobra. Oj, co się dzieje? Kurde, jakie animacje, coś takiego w klasyku było kompletnie niemożliwe, żeby takie rzeczy się działy. The hell is that? A barrier? Never seen this defense system before. Sir, thought you were the expert. So what's your brilliant plan, genius? It's my time to shine. Or go down in flames. Come on! Nie wiem, czy widzicie, ale jest czuły punkt oznaczony, który powinniśmy, widzę, atakować. Rzesz kurde. Co jest grane? Niektórzy wrogowie mogą złapać naszych towarzyszy atakiem nieblokowanym. Okej, czyli wtedy musimy się zmienić na innego bohatera. Get off! A weźmy. Don't just stand there. Help me out, damn it. No escape. Dobra, pomogliśmy. Sure am glad I paid you a fortune and then some. You ain't paid me yet. Jeszcze tutaj. Huh? It didn't work.
A no tak, czekamy na razie, bo w tym momencie on ma jednak tę barierę. Niedobrze, niedobrze. Podleczę się teraz. Ale, ale, tutaj muszę próbować atakować cały czas ten czuły punkt. Kurde. Spieszmy się tylko. Może przełączę. Dobra, znowu teraz na leczenie. Tym razem Barret. Kurczę, on też atakuje ciągle. Z dystansu tym razem. My turn. Focus and find a way. There! Attack it from the rear! Aye, soldier boy! Show me what you got! Czyli widzicie, chodziło o to, żeby ten czuły punkt mu zniszczyć. A, tylko że teraz nie mamy MP, ale jest Ether, czyli przedmiot, który uzupełnia nam 20 punktów MP. Here we go! We gonna let this thing keep pushing us around? I don't think so! No, nieciekawie, bo jest informacja, żeby uważać na zdrowie. Spokojnie, ogarniemy to teraz. Leczenie weźmy. Jeśli chodzi o Clouda, Potion. Nie wiem, czy u Barretta, czy u Clouda właśnie. Ale tu kurde, non-stop trzeba coś robić. Tak jest, atakować kurczę ten czuły punkt. No teraz już się nie uda. Muszę pamiętać o tym, żeby blokować więcej. Dobra, znowu ten czuły punkt tutaj. Tylko może czymś mocniejszym. Ciekawe, ile muszę tak, kurczę, naparzać. No ale właśnie, teraz to akurat potrzebuję czegoś innego. Przełączmy na Barretta. I weźmy leczenie znowu. Tylko, że wyleczymy Clouda. Chodź tu, nie uciekaj. No nie wierzę, no. Musimy atakować z tyłu. To nie jest takie proste, żeby go dorwać. Dobra. Hit it hard and fast. Oh, you're in for it now. Just shoot. No akurat teraz w takim momencie, kurczę, nam odszedł. Dobra, trzeba było to przyblokować. No i teraz możemy działać w takim razie. Jak najszybciej. Jeszcze raz. Znowu coś się dzieje, uwaga. Kolejne jakieś ataki. Ależ to jest teraz efektowne w porównaniu do pierwotnej wersji, naprawdę. Watch the tail. You don't want to be hit by that laser. Huh? So what do we do? Don't get hit. Take cover behind that debris. A, małe nawiązanie do starszej wersji. To znaczy tam now, go. Walka głównie polegała na tym, take the lead. Żeby atakować wroga wtedy, jak jego ogon nie jest uniesiony, bo wówczas on kontrował, a tutaj mamy też atak ogonem, który jest mocno druzgocący. Dobra, trafiłem go, teraz może coś stąd. Padły kolejne ataki, lecimy zatem dalej, tylko pytanie, co zrobić, czy nie wykorzystać się znowu tego uzupełnienia punktów MP, bo już powolutku się robi coraz bardziej nieciekawie. Ja muszę na pewno też atakować.
wtedy sobie uzupełniamy ten pasek ATB. I teraz tak, tutaj weźmy jeszcze raz może, najpierw leczenie niech będzie. Leczenie Clouda. Okej. Kiedy postać jest sterowana przez sztuczną inteligencję, to dużo wolniej ten pasek ATB wzrasta. O nie, akurat teraz mnie atakuje. Niedobrze, mogłem to zablokować lepiej. Dobra, to teraz sobie podleczę w takim razie. Nie tyle podleczę, co odnowię znowu manę. No i teraz będziemy mogli działać. Tylko uwaga znowu. Okej, znowu trzeba przeczekać. Udało się. No to dajemy znowu z elektrycznością. Jeszcze raz. Samo tutaj, jako Cloud. Atakujemy. Proszę bardzo. Ogólnie powoli idzie to coraz lepiej, tylko właśnie jeszcze muszę się cały czas przyzwyczaić do tego, żeby w razie czego blokować. Dobrze. I będzie leczenie Barretta tym razem. Okej, i znowu sobie naładowałem te dwa paski, więc atakujemy magią. Dobrze. An auto repair unit. Damn it. We gotta take it out quicker, we're screwed. Oh, I am way ahead of you, Merc. Kurde, naprawdę. Always did like a challenge. Wyleczy się szybko. Can't hurt. When I get my chance, I'm gonna blow this bastard the hell up! And that's a problem! Ajajaj, zająć się tymi nogami. Pod nóżami raczej. Here it comes. On się jeszcze leczy w dodatku. Tragedia, tragedia. Ale dobra, musimy próbować. Weźmy teraz to. Znowu nie mam, kurczę, opcji wykorzystania. No chyba, że po prostu zaatakujemy normalnie. Dobra, czyli musimy po prostu atakować te odnóża. I wtedy zadajemy spore obrażenia. There goes another. Tak jest. Now's our chance to do some real damage. I wtedy jest właśnie szansa, żeby największe obrażenia zadać. Jest, udało się. Powiem wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Ha! You hear that? Damn thing showed you how it's done. Come on, we've gotta move. Where should be covering our way out? Go, go, go! Czyli rzeczywiście mamy 20 minut na ucieczkę. No mam nadzieję, że to wystarczająco dużo. Nie ociągajmy się w każdym razie. Ale kurde, w porównaniu do pierwotnej wersji, to tutaj naprawdę się działo bardzo dużo w trakcie tej walki. Niesamowita rzecz. Tu jeszcze przejdźmy i zniszczmy te skrzynki.
Dobra. Manę sobie uzupełniliśmy. Też najlepsze w tych walkach jest to, że właśnie trzeba przeciwników podejść od odpowiedniej strony. Nie jest tak łatwo, żeby tylko naparzać. Oczywiście są i tacy przeciwnicy, bardzo łatwi, ale szczególnie w przypadku bossów trzeba jakieś czułe punkty odkryć i atakować w odpowiedni sposób właśnie. Jak mówiłem, w wersji z 1997 roku ta walka z tym bossem była mniej skomplikowana. Sprowadzało się to do tego, żeby wybierać właśnie ciągle te elektryczne ataki i nie atakować wtedy, kiedy boss podnosi ten ogon. Kurde. Tam Jessie, kurczę, przygnieciona. You okay? Do I look okay? Help a girl out, would you? My hero. Hey, we'll link up over there. Look after Jessie. Dobra, spotkamy się na górze. Come this way. This route should lead us straight to Barret, probably. Czyli dopiero teraz możemy tędy sobie zejść. I think I see an exit. Come on. Jessie chyba widzi wyjście, więc spróbujemy za nią się udać. A swoją drogą, jak wygląda kwestia zdrowia? Może się podleczę lepiej. Okej. Okay. Warto jednak mieć to pod kontrolą. Don't look back. Let's go, let's go, let's go! Na szczęście, jak otwieramy skrzynki, czy jak się jakaś scenka przerywnikowa odgrywa, to licznik czasu się wstrzymuje. Więc możemy spokojnie się zająć otwieraniem skrzynek. We're running out of time. Shut up and climb. You're not helping. Sorry, it keeps me focused. I'll freak out if I don't talk. Have it your way. Oj, Cloud, jesteś nieuprzejmy. Zamknij się i wspinaj się. Tak po prostu się odezwał do Jessie. Co dalej? I've got you covered. Find us a way out of here. But then, don't worry, I'll be fine. I've got Soldier Boy with me. X, Soldier Boy. They're here. Take them down. We don't have time for this shit. The clock's ticking. Cool it. 5 seconds is all we need. Co, Barret? Znowu razem? It's over. A myślałem, że już do końca będziemy uciekać w pojedynkę, ale nie. Wykorzystajmy w takim razie to, że możemy współpracować. Dobra, spróbujmy tędy w takim razie. No zresztą musimy po prostu z tej samej drogi korzystać, którą tutaj przybyliśmy. Nie ma wielkiej filozofii. Dobra, skoro mamy znowu tego przeciwnika, to wiecie, co musimy zrobić. Naładować sobie pasek ATB. Teraz lecimy z zaklęciem, elektryczność. I naparzamy. Przenieśmy się na Clouda, tryb Punishera. Tak jest. Ile się tylko da, ile się tylko da. Znowu Barret, niech będzie. Let's do this. I teraz wykorzystać ataki. Dobra. Ładnie. Here it comes. Proszę. Hey, did you see me in action? Must have missed it. Ogólnie ten tryb Stagger Mode wziął się też m.in. z Finala 13 i tam właściwie coś takiego w tej serii zadebiutowało, że oprócz tego, że mieliśmy pasek zdrowia u przeciwników, to właśnie też pasek takiego jakby oszołomienia, że można było ich zaspamować odpowiednimi atakami i wówczas jak ten pasek Stagger został nabity, no to mogliśmy zadawać większe obrażenia. I fajnie, że to tutaj też przeniesiono. Heads
bo to sprawia, że musimy bardziej pomyśleć w trakcie tych walk, nie tylko właśnie naparzać zwykłymi atakami, ale wykorzystywać różne słabości określonych przeciwników. No akurat w przypadku takich jak tutaj, to nawet zwykłe ataki dają radę w zupełności. Lećmy, lećmy zatem dalej na górę. Na szczęście już tych laserów nie ma. O dziwo. Laserów, których zresztą też w klasycznej wersji nie było, jak tutaj zmierzaliśmy. Wow! Ain't you a feisty one? Zmieniłem znowu na ten tryb ataku, tylko że on kurde unika, widzę, tych moich ataków. Okej, ale udało się go powalić. Barret osiągnął w międzyczasie 8 poziom doświadczenia. To też dobrze. Jak kwestia zdrowia? Całkiem okej. Nie musimy się leczyć. To są następni wrogowie. A znowu ten tryb Punisher. Kurczę, ja jeszcze zdecydowanie za mało blokuję, czy też staram się unikać. To muszę przyznać, że skupiam się na tych atakach, ale muszę się przyzwyczaić. Zdecydowanie. Dobra, jeszcze jeden. Trafić go. Gdzie ja kurde poleciałem? Weźmy Barretta w takim razie. No, to chyba wszyscy. Pewnie nie musiałbym z nimi walczyć, ale robię to, żeby też zgarnąć trochę punktów doświadczenia. Wow, czyli to już. A więc zdążyliśmy. Sir. Czasem dziwna sprawa, bo jak widzieliście, ludzie z Shinry mieli jakby swój własny plan w tym wszystkim. Nie byli jakoś mocno zaniepokojeni. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko uciekać. I'll take that as a yes. Cloud! Okay, that was pretty cool. All right, come on. To były zdecydowanie większe zniszczenia, niż miały być może.
Looks like we made it. And with nothing but a few scratches to show. Think you might have overdone it? I followed the instructions to the letter. Maybe it triggered a reaction with the Mako? Well, let's hope the city's still in one piece. But the plan is what matters, right? I mean, this must have helped some. After all that, it had better have. Anyway, let's get going. We in Sector 8? That'd be just down there. All right then, lead the way. You got it! Huh. Watch out for live wires, they're everywhere! No, jakoś spróbujemy przejść dalej, ale... Ugh. The air in here reeks. Can't wait to get out in the open. Nawet nasi towarzysze są mocno... Man, what is that? I've never smelled anything so foul. Oh, it's me. Gotta do something about that. And soon. Okej. W każdym razie, nawet nasi towarzysze są mocno zaskoczeni, że doszło do aż tak wielkiego wybuchu, co możecie też połączyć z tym, co zrobili ci ludzie z Shinry. No a czemu tak zrobili? O co tutaj właściwie chodzi? I jaki to będzie miało wpływ na naszych protagonistów? No tego na bieżąco oczywiście będziemy się dowiadywać w miarę kolejnych godzin w grze. Na razie to będzie wszystko w takim razie z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Sporo akcji dzisiaj było, więc zostawcie kciuka w górę, jeśli seria z siódmego finala przypadła Wam do gustu i do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!